Bulero, elo, z tej strony wiadomo Lazarus i Skysaga, kochani, Skysaga. Tak, kontynuujemy tym razem budowanie. Znaczy budowanie, no. Trochę porobimy questów dla tutaj z trakcji budowniczych. Tak zastanawiam nad jedną rzeczą. Mam pewien projekt, słuchajcie. Mam pewien projekt związany ogólnie rzecz biorąc właśnie z tym, co chcę zbudować. Tylko czekajcie, muszę zmienić kamerę, bo najlepiej mi się na takiej gra. O. Muszę zobaczyć, co to jest. Inwentory. To jest księżycowy kamień blok. Okej, czyli ja będę potrzebował więcej księżycowych w takim razie, bo ten materiał mi się podoba. Znam już różne materiały do budowania ogólnie rzecz biorąc w tej grze, więc spokojnie luzik. Ale zanim cokolwiek zaczniemy budować, słuchajcie, jeszcze dużo czasu minie. Tu coś przyszło, słuchajcie, co tu przyszło? Nagroda od Unii Osadników. I tutaj mityczna wilcza zguba. O, tak, chyba. Ale co to jest? To jest recepta na, czy... 148 siła ataku. O wiele lepszy, czekajcie. Tylko wolniejszy, ale... Weźmiemy, dobra. Weźmiemy mapę. Czyli rozumiem, że te wyspy to mogę użyć je jako materiał. Żeby się tam dostać, to będzie masakra. Później wiem z tego, co będzie... Taki spoil, że będziemy mieli taki specjalny do latania. Dziadostwo. Dobra. A gdzie jest moja pochodnia? Tu. Chyba. Bo dostałem pochodnie w prezencie. W ogóle wczoraj wieczorem troszeczkę poszedłem zbierać różnych materiałów. Zobaczcie, ile bloków mamy. Te dwie skrzynki przyniosłem z podziemi po prostu. Jak jest pusta, można przenosić. Zobaczcie, ile mamy. O, to jest księżycowy blok. Tego musimy dużo zebrać. Bo mamy tak, żółty piasek, niebiański, to niekoniecznie niebiański kamień. Niebiański to jest taki niebieski. Ale księżycowy potrzebujemy. Mamy ziemię, jakiś misty piasek. Mamy strzechę, to fajna rzecz, tam gdzieś ukradłem, za przeproszeniem z budynku. Trochę drewna, 500 sztuk wyciąłem, więc takie tylko zwykłe rzeczy. No i spotkałem jednego z graczy. Bursztynek. Zobaczmy co. Mamy bursztynek do odkrycia, on... Znalazłem go, ale on miał chyba 9 godzin jeszcze zanim będzie mógł być odkryty. Idziemy do miasta, zobaczymy co z niego wyjdzie. W międzyczasie powiem wam, że spotkałem właśnie gracza, który... Mysz się nazywał, pomógł mi troszeczkę. I ogólnie było happy. I jesteśmy z powrotem, więc skoro mamy bursztyn... A jak tu laga złapałem, ojojoj, a już chyba lepiej. O, ekspert bursztynowy. Rzućmy, umieśćmy bursztyn. Tutaj możemy dostać różne recepty na te rzeczy. Akurat tu jest broni. Czyśćmy. Dobra. Mieczyk. Wolałbym Nie, nożyk. Kuźwa. Można kupić ewentualnie za to, ale tego nie chcemy wydawać na razie. No. Nie. Jak będziemy potrzebowali bursztyny, to sobie znajdziemy. Można podejść do kogoś i zrobić... Billy Bank Fart. Wszyscy tutaj się spotykają. O, tam jeszcze jakieś zadanie. Dobra. Co tam, czego my tam nie wzięliśmy? Aha, ja już zrobiłem quest. Jak byłem na tej wyprawie właśnie po surowce. Seria zadań opanowania lodu. No dobra, niech będzie. Pozbieramy, a tutaj weźmiemy... O, tutaj jeszcze mi coś... pokazuje, żeby... A, ten od lodu, bo Kraina Lodu ma własne klucze, takie białe właśnie. Pozdrowienia bohaterze, Kraina Lodu pozostawia w mej głowie same złe wspomnienia, lecz mam jedno wspomnienie z mojego życia przed The Shattering. Shattering to, kochani, to było właśnie co rozwaliło im świat na kawałki. Mojego brata brutalnie zamordowanego przez bandyckiego przywódcę zwanego Jarl von Dorf. Proszę, pomóż mi dokonać zemsty. O, to nagroda. No okej. Ale dzisiaj chrypka. Dobra. Będę mógł się nauczyć podstawowego, widzę, tego toporka. Ale i mogę się hełmu nauczyć. Wszystko jest z mrozu, widzicie? O i te białe ten. O, 6 już serce. Dobra. Dlaczego te serca zbieramy? Ja tego szybciutko przypomnę, ponieważ tutaj do niektórych map, żeby dojść, na przykład macie o, to im dalej, bo to są, pierwsze to są zawsze fabularne, nie? Menażerię na przykład ja sobie właśnie byłem ostatnio, można ile chcecie przechodzić. Natomiast tutaj widzicie już potrzebuję jedno serce, żeby wejść na następny etap opowieści. W ten sposób. Oczywiście pod klawiszami F, od F1 do, cholera wie, czy nawet nie, F12 mamy coś takiego, zobaczcie, podejdziemy sobie do Królewsia i zrobimy mu... Pomachałem mu. No, no już troszeczkę znajomych wiem, tak się zastanawiałem, czy słuchajcie, bo zobaczcie, ile znajomych mamy już. Wszystkich oczywiście, jak ktoś mnie zaprosi, to jak najbardziej akceptuję. Założymy może gildię, co wy na to? Żebyśmy... Gildia to jest takie stowarzyszenie, gdzie będziemy, że tak powiem, razem jako drużyna. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, bo to... Mister76, join the game. Czy ja nie mam takiego gracza tutaj? Mister Maciej. Okay, dobra. No dobra, czyli co to? Wracamy do siebie, do domu. A właśnie, słuchajcie, mogę... moją wyspę udostępnić publicznie, czyli będzie można znaleźć ją i podróżować na nią. Za jakiś czas mogę pokazać, w jaki sposób. Natomiast... tylko, że kurde, z drugiej strony każdy będzie chciał przyjść i wiecie jak. Dobra. Kurczaczek. Jak go weźcie, dajcie mi w komentarzu jakiś pomysł, jak nazwać naszego kurczaczka. Jakiś pan lordzik? Albo coś takiego, coś oryginalnego. Dobra, questy. Czyli to musimy, to sobie odznaczymy, bo to są podróżnicze. Podróżnicze są zielone. Dobra, my potrzebujemy zrobić żółte. Niebieskie. Crafting device. Craft HA Subbench. Ok, na razie tak. Ponieważ ja to będę chciał wszystko zrównać z ziemią, ponieważ mam pewien plan. Tu jest spawn. No, świetny plan mam. I tu będzie zamek. Tutaj gdzie ta skrzynka pocztową. Czy skrzynkę pocztową można... Tak, można podnieść. To będzie naprawdę genialne. Dobra, ale żeby to by działało... No właśnie, może ja się przyniosę ze swoimi rzeczami tam na tą wyspę? Jak myślicie? No, może tak zrobimy, bo to będzie bezpieczniejsze. Czy ja mam jakieś bloki, których chcę się pozbyć? Na razie mi niepotrzebne. Ziemisty sand. Nie no, może ziemia. Dirta mam mało. Ale no może... Piasek? No właściwie możemy wziąć piasek. Prawym klawiszem myszki, słuchajcie, jak klikniecie, to automatycznie wam przenosi ze skrzynki do ekwipunku. I odwrotnie, z ekwipunku do tego. Będziemy budować. Znaczy budować na razie. To spadam. To będzie trudniejsze niż myślałem. Tu nie ma tak jak w Minecrafcie, że shifta naciśniecie, o proszę. Z shiftem. To co, na 2 zrobimy, nie? Kuźwa! To jest trudniejsze niż myślałem. A, można... Ale jazda! To można tak? Patrzcie. tak do przodu w sensie. I on wykrywa blok, że nie trzeba tak, wiecie, pochodzić z brzegu. Dobra, na tej wyspie sobie zrobimy jakiś warsztat i tak dalej. Tak, żeby nie w tym, wiecie, nie w tym zamku, w tej ruinie, o tutaj tej. No bo jak tam będziemy wyburzać, to co ja będę tu wszystko przenosił? No proszę was. Okej, sobie zrobimy. To jest piaseczek, ładny, ładny żółty piaseczek. Z piaseczku, tak jak w Minecrafcie, kochani. Kurek! No. Coś nie wiem. Tam jest kurek, 2 kurki! O, to dobrze, to już... Ciekawe, jak ja będę mógł kurki wziąć, czy można kurki jakoś przenieść? W ogóle napiszcie mi też w komentarzach, czy można jakoś zwierzęta przenosić. Bo ja na przykład z wyprawy chciałbym króliczka. Natalii, mojej dziewczynie, obiecałem, przyniosę króliczkę, znaczy to da radę. O! Hello! Hello! A to co to? Korzon! Dobra. Inwentory, możemy to usunąć. W inwentory zostaje. Dobra, i teraz tak. Musimy podstawowe narzędzia sobie zrobić. Czyli w pierwszej kolejności chcą od nas Subbench. Subbench to po angielsku jest ta taka piła tarczowa. Bierzemy Hy, ponieważ to jest hand, jak, czyli ręka po angielsku. Piła stolarska, o, można tak. Potrzebujemy, jak klikniemy, 4 bale okrągłe i 2 bryły żelazne. Zaznaczam. Mamy brył żelaza kilka, w różnym rodzaju, zobaczcie. Sortujemy po rodzaju. Zobaczcie, gdzie jest, to jest żelazo. Mamy ziemistego koloru, czyli takie brązowe. Mamy szare, ale mamy też zielone, więc w zależności jakiego żelaza użyjemy, taką piłę będziemy mieli, czyli w tym przypadku na przykład tą tarczę, nie? Ale na razie, co jest najbrzydsze nam nie będzie się podobało? No chyba te ziemiste, nie? Wezmę sobie. Na ciemno tu jak w dupie, a ja nawet nie mam, słuchajcie, tego craftingu na pochodnie, haha. Z questami będzie, natomiast, no mówię, gracz Mysz, on jest jeszcze raz, Mysz pomógł mi wczoraj troszeczkę pozbierać surowce, dał mi pochodnie, bo najwidoczniej miał, no i o wiele lepiej się grało. Dobra, tak, i co robimy teraz? Tu nam miga, czekajcie, ja wziąłem to pierdzielone drewno. Oczywiście, że nie. No, więc tak. Fajne te świeczki są na tych stojakach. Klikamy, o, widać. O, możemy pochodnie robić tutaj, czyli nie trzeba mieć. Zróbmy. Co to znaczy wytwórz na. Aha. Dobra, mamy 11 pochodni. Wiecie co, ja tutaj troszeczkę. Patrzcie, ale rozświetlę. Postawimy sobie. Tak, żeby wiecie, bo za ciemno jest trochę. Od razu lepiej. Okej. Dobra. Ale to nie zmienia faktu, że możemy strzały sobie robić. Czyli z 2 bali 15 strzał. No jak ktoś lubi łuk, to jest dobry. Ja w tej grze raczej za bardzo nie lubię. Dobra, bal. I teraz tak, co możemy zrobić? Możemy złapać lewym myszkiem, przeciągnąć, lewym przyciskiem myszki, albo prawym klawiszem nacisnąć to, co mu miga. Potrzebujemy 1 piłę na razie. I się zrobiła piła. Widzicie? Tarcza jest ziemista. Teraz, wiecie co? Nie wiem, jak się tu biega. I tutaj wypadałoby też coś oświetlić, nie? Oświetlajmy sobie. To jest wyspa warsztatowa i nikt tutaj nie ma nic do gadania. Kurki też nie, kurki śpią. Dobra, już pochodzi. Dobra. Wyrównajmy sobie teren. Kwiatki brzydkie. To co to jakaś trawka? W ogóle co to było? Ja się pytam, co to jest? Oczywiście nie wiem, jak to działa tutaj fizyka trawy, czy... Jak odsunęliśmy dirta, czyli ziemię, to czy to zarośnie z biegiem czasu? trawą i będziemy mieli klocek trawy, bo zauważcie, że teraz rozwalamy i zbieramy właśnie klocki trawy. Zobaczcie, w inwentory nie mamy dirtu tak jak w Minecrafcie, tylko mamy klocek z trawą. Co jest bardzo fajne, a nie tak jak w Minecrafcie, że wiecie, no, uderzymy i... Co jest też nierealne, bo sorry, no przepraszam bardzo, jak widzicie na łączkę, taką w rzeczywistości, w świecie realnym, weźmiecie łopatę, jak zobaczycie gdzieś, nie wiem, rośnie trawa, to też możecie ją wykopać. Z ziemią. Krzaki. Dobra. Później będziemy mieli o wiele lepsze kilofy, narzędzia, dlatego musimy koniecznie robić zadania dla frakcji osadników. Kurczę, bo inaczej to naprawdę będzie bida. Dobra, oczyśmy sobie teren. Dobra. Mamy oczyszczony teren. Postawmy sobie, ja nie wiem, piłę bierzemy do ręki i ją stawiamy na przykład. Mamy piłę. Ona ciemna jak... Nie mam już... Czekajcie, handmade. Zróbmy sobie raz. Widzicie, jak raz kliknę 5, 10, 15. Jest. Sobie to, a widzicie, brązowa, taka szara, ziemista, bo użyłem takiego żelaza. Dobrze, na razie to wiecie co? To tutaj postawię. O, zrobimy sobie taką ścieżkę. No, luzik. Tu można, dzięki temu, że postawiliśmy płytę, można robić różne dodatkowe rzeczy. Krosno, możemy maszynki zrobić do piłę kamieniarską, bardzo fajnie. Widzę, że bardzo dużo już rzeczy przetłumaczyli na język polski. Oczywiście nie wszystko, ale... Tak, dobra, tylko to obrazka lub maszynki. Czyli ja muszę te narzędzia. Co ja tu potrzebuję? Drewniany pręt i bryły żelaza. Żelaza mam. Pręt robimy tutaj, czyli 4 pręty potrzebuję. Ok. Raz. 2, 3, 4. Oczywiście to się kolejkuje, jak widzicie. Zaklikliśmy 4 razy 4 pręty. Możemy sobie od tego odejść, kochani. On będzie robił te pręty, a jak podejdziemy, to je zbierzemy. Tylko nie wolno wychodzić wtedy z gry, no bo... Wiadomo, nie? Albo stać jak te kołki, o właśnie. Czy ja tutaj też pręty potrzebuję? Będę desek 8 potrzebował. 8! Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i dobra, i się robi, a w międzyczasie przyjrzymy tutaj... O. Okay. Nie możemy niestety dwóch rzeczy naraz robić takich samych, różnych. Piła pracuje, zobacz. Oczywiście ja sobie później maszynki zrobię ładniejsze, z ładniejszego żelaza, ale to... Później, znacznie późniejszej fazie gry będziemy mogli znaleźć, kochani, lepsze, innego koloru żelazo, bo na przygodach, jak będziemy chodzili, będą... O, jak ładnie wygląda. A, to jest to miasto, w którym byliśmy. Dobra, już. Ostatnia deseczka. No dobra, czyli możemy sobie zrobić to. Poproszę. I teraz warsztat kamieniarski. Może takie rzeczy... Czego tu brakuje? Nie, jest 8 desek, craft. Przyzwyczajony w Minecrafcie, wiecie, że klik tego i... Dobra. W zakładzie, to znaczy w tym maszynce w Krośnie, możemy robić różne elementy do uzbrojenia. W pile kamieniarskiej możemy przerabiać różne bloki, więc... Piłę kamieniarską postawmy tu. Wow! Dziwnie to wygląda. A Krosno byśmy postawili po przeciwnej stronie drogi. Tylko czekajcie. Tak? Zaraz. Za blisko. Ono jest duże. Słyszycie dziwne, że tak powiem, dźwięki, to się nie przejmujcie, to moja dziewczyna, że tak powiem, gra w Simsa. Tak, bardzo dziwne dźwięki. No dobra, Krosno zrobiliśmy, teraz wypadałoby, zobaczcie, na Krośnie możemy różne ze skóry robić. Tokarkę meblową możemy, deski i 2 żelazne płyty. A gdzie się robi żelazne płyty? Tu z kamienia, o, piec. Potrzebuję 4 rzeźbione kamienie. I teraz tak, widzicie? Kamień. W zależności jaki kamień użyjemy, taki będzie obudowa na przykład nasza tutaj tego... pieca, nie? W ten sposób to działa. No wiem, dużo biegania, może ja tam w ogóle skrzynki powinienem przenieść. No, to ja to między odcinkami przeniosę, czekajcie. Co ja potrzebuję? Mam płyty. Niebiański weźmiemy kamień, niebieski. Niebieskiego to mamy w kij, ciut. Dobra. No, później przeniosę te skrzynki i nasz magazyn na razie na tamtej wysepce zrobimy. No, bo to najlepsze rozwiązanie. A niektórzy będą się pytali... Zawsze na spawnie się pojawią. Niektórzy by się pytali, w sensie, no dobra, Venom, ale to ten świat to jest twój. Nie, tylko to jest, wyobraźcie sobie, że jesteśmy w takim pudełku. Wewnątrz w pudełku wszystko możecie robić. Możecie te wysepki sobie poniszczyć, zabrać z lądu. Możecie sobie robić co chcecie. Natomiast... Co to jest? Tłuczony kamień. Rzeźbiony kamień. 4 rzeźbione kamienie potrzebuję. 1, 2, 3, 4. Zrobimy sobie piec. 4 bryły żelaza. Widzicie? Bryły żelaza mamy brązową i zobaczymy, co z tego połączenia wyjdzie. Teoretycznie, jak widzicie, piec o taki niebieski. O, dostałem poziom jako osadnik. O co chodzi z tymi poziomami? W przypadku osadnictwa dostajemy nagrody za poziom, za ten. O, widzicie? Podpowiada nam, jak wybraliśmy takie komponenty, jak będzie wyglądał piec. Szczerze, zajebiście. Zobaczcie, zajebiaszczo. Z brązowym ornamentem, niebieski. Zaraz wam pokażę, czekajcie. Tak, tutaj trzeba będzie wymyśleć. Czekajcie, trochę za blisko tego wszystkiego. No dobra, niech będzie tutaj. Widzicie? Taki brązowy z tytanu. I tutaj możemy zrobić... O, możemy różne tam zrobić. Weaponsmith. 2 kamienne płyty mam. 2 żelazne płyty będę potrzebował. Kamienne mam. Żelazny odważnik. Żelazna płyta. A ile tego żelaznego... 4. O Jezu. 2, 3, 4. Mógłby dzień przyjść, kurwa, jakoś ciemno tutaj, na tych wyspach. Robimy odważniki. Widzicie, odważniki będą brązowe, czyli jakiś tam element będzie brązowy. Fajny. Dobra, czekajcie, czy ja mam wszystko? Kamienna płyta jest, żelaznej płyty nie mam. No to sobie zróbmy żelazną. Ile tej? 2? 2. Dobra, robi się. No i leci tutaj. Za każdy wytworzony przedmiot dostaje tutaj doświadczonko. No i co jest? Robimy... Co to? Jak to się nazywa? Kowadło miecznika. Tam, gdzie będzie można robić... Miecze. O właśnie, to ja wiem, ja to przenoszę te maszynki na razie, że na samym końcu, tutaj to postawimy magazyn, a to tutaj, to czekajcie. Kowadło miecznika. O. To zabiorę. Stawię. Chyba tu. O, od razu lepiej. Jak znajdziemy jakąś receptę, to możemy robić. Użyte materiały nie mają znaczenia, chyba że są jakieś specjalne, typu legendarne, z jakimś dodatkowym tymi. Musimy zrobić teraz nie kuźnię, tylko to się nazywa kowadło zbrojmistrza. No to przecież żelazną płytę potrzebuję. Ile tej żelaznej płyty potrzebuję? 2 żelazne płyty. To tu będzie, czekajcie. 2. 1, 2. No, impreza się kręci, słuchajcie. Okej, i teraz możemy zrobić sobie to. I czegoś jeszcze nam jednego w queście będzie brakowało. A, dobra, to do mebli. Bo jak będziemy mieli receptę na meble... Fajnie. Podoba mi się to. Naprawdę mi się to podoba. Taka fajna alejka. Wiecie, że wszystko blisko i tak dalej. Czemu tu tak ciemno, ja się pytam. Nie wiem, jakiś zegarek można skraftować? Coś? Aha, i świat został roztrzaskany na takie latające wyspy. No dobra. Już wiem, do mebli. Czekajcie, w którym to było? Tu jest, do mebli. 4 deski, 2 żelazne płyty. Żelazne płyty, czyli 2 żelazne płyty. Raz, teraz 2. A tam i czy ile tych desek było potrzeba? 4. Tu. Drewienko też raz, 2, 3, 4. Zobaczycie, że też różne kolory drewna są, drzewa i w ogóle, czyli wniosek jest prosty, kochani. Naprawdę dużo możliwości różnych kolorowych rzeczy mamy do zrobienia. Dobra, deseczka się robi, jeszcze jedna. I sobie... 2, 4, craft. Widzicie, nie pojawiło się, że jest, że mogę skraftować, czyli czasem się to buguje, ale nie ma filozofii wielkiej. No dobra. I to jest do mebli, czyli jak mamy jakieś możliwości... No, czekajcie, to jest jak meble... No to tak postaw. Maszynka do mebli. Na razie mogę zrobić stołek, małą skrzynkę, drzwi... Co to jest? Sznur. Mały stół. I to, co dostaliśmy z bursztynka, duże, żelazne, zakratowane okno. No, super. No właśnie, i takie musimy zbierać nasze za nagrody, za inne rzeczy, wiecie. Musimy zbierać recepty. Recepty. Zobaczmy pierwsze, co dostaliśmy w nagrodę. Okej. Osada. O, jakiś akt własności ruiny. Dżunglę dostaliśmy. I skrzynkę dostaliśmy dużą. Możemy sobie skraftować, widzicie? Zobaczcie. Duża skrzynka, recepta. I... Kill of demolki. Czemu się różni? Czekajcie. Siła kopania 353, a ten co mam? 209. A, widzicie. Co zrobimy zaraz? A i zresztą widzicie, mamy zadanie, żeby zrobić taki kilo. I dostaliśmy akt własności nowej wyspy w dżungli. Możemy się właściwie przejść, czekajcie. Albo na końcu, na końcu odcinka się przejdziemy, co jest, gdzie są moje wyspy. A widzicie, dżungla. To jest moja ulubiona, bo to jest mój dom, no to trudno, żeby tak nie było, ale wiecie, dobra, jakby coś... Wiemy, że ten... Ja wolę taki świat, mimo wszystko. Dobra. Czekajcie, co mamy zrobić? Mamy zrobić ten... Kolejny... Aha. W mieście możemy oddać zadanie za zrobienie tych maszynek. A teraz musimy zrobić kill of demolki. Mamy bryły żelaza, wiecie co? Ten kill of demolki chciałbym, żeby fajnie, tak fancy wyglądał. Zaraz trochę z innych materiałów go zrobimy. Co powiedziałeś, zielony? Lubię zielony. O, chyba słońce wschodzi. Zielony, ale czekajcie, ile ja będę potrzebował? Bryły żelaza 6. No nie będzie mnie stać, więc zrobię chociaż taki. Czekajcie, śruby, 2 śruby. Znalazłem śruby. 4 żelazne pręty. Mam 6. Dobra, będzie srebrny cały kill. No ale dobra, no przynajmniej nie taki brązowy gówniany, bo już nie można patrzeć na to, nie? Czyli zaraz, a gdzie to... Aha, miecznika, tak? Czyli tu. Wybieramy kill of demolki. Pas tkaniny? Jaki pas tkaniny? No dobra, a z czego się... Czekajcie, domyślam się, że nakrośnie. Z płachty tkaniny. Czekajcie, bo to nikt mi nic nie mówił, że jeszcze trzeba, widzicie? W zadaniu nie ma. A nie, jest pas tkaniny. Krosno, bawełna, pas... Aha, cwaniaki. Czy ja mam jakiś pas tkaniny? Albo coś podobnego. Okej, jasne, że nie mam. Okej, czekaj. Uuu, jaki pełt. Dobra, użyjmy, weźmiemy... Chociaż nie, mamy zielone, ale nie. Jeżeli nie mamy ten... Dobra, no weźmiemy zwykły brązowy... Ten, rączka, bo to domyślam się, że chodzi o rączkę wtedy, tylko tkaniną jest. Mamy dzień. Dobra. Czyli teraz... Nie to karka meblowa, tylko tu. Pelt to jest futro, kochani. A, z bawełny to jest. A to czekajcie. Bawełny, czyli tych kulek. Widzicie, nie czytam, kuźwa, tam jest napisane Krosno, później bawełna. Dajcie, czekaj, bawełna. Czy mamy Poczekajcie, rodzaj. Gdzie jest bawełna? No tu. Białą i zieloną, weźmiemy białą. Najbardziej mi pasuje na razie. No. Bo ten Kill of Demolki to pierwsza klasa, mówię wam. Myślałem, że zarasta coś. A, cień niby. O, nie wiedziałem, że coś takiego działa tutaj. Dobra. Czyli bierzemy bawełnę. Ojo, ile to trwa. Ciekawe, czy pokazuje czas. Ciśnicę, żeby się dowiedzieć więcej. No dobra. A, zobaczcie, jaki numer. Czekajcie. O! Zobaczcie, ile kolorów bawełny jest. My dwa znaleźliśmy, a jest ich jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze 5 jest. Okej, pas tkaniny. Spoko, już mamy pas tkaniny. Zaraz będzie. Będziemy mieli Kill of Demolki. Kill of Demolki to pierwsza klasa jest Kill of, bo będzie nam niszczył duże obszary na wyspie, bo niestety... Ale jest szybszy, no. A ten można odłożyć na zapas. I to też, ten nożyk. No szybciej z tym. Dlatego widzicie, czasem warto zrobić więcej maszyn. Zobaczcie, ile to trwa, no. I nie ma możliwości upgrade'u, co jest najgorsze, no. Dobra, czy ja mogę już? Stwórz. Teraz pójdziemy zobaczyć, co nagrodę dostaliśmy. I zobaczymy, jak wygląda ta wyspa dżunglowa, którą dostaliśmy w prezencie. Bo oczywiście różne biomy możemy dostać, tylko... Wiecie, jakby to nie była alfa gra, to ja już mam zarąbiste plany, no bo pomyślę, tutaj sobie walnąłbym zamek. Na wyspie dżunglowej walnąłbym sobie świątynię jakąś aztecką, no bo dżungli, powiecie tego, no. No, ale no, wiecie, niedługo może być wipe, więc zrobię tylko jedno z powyższych. Ten macie, Kill of Demolki, dziękuję. Kill of Demolki niszczy, jak widzicie, kilka. Okej. Czekajcie, a czy on ma takie same staty jak 209? Aha! 1, 5, 1, 5. On ma takie same statystyki jak... Dobra, czyli to nie. O. On ma takie same statystyki jak, kochani, 40 bloków. What? 30 sekund. To dawaj. O, widzicie, jak to zasuwa? O. Niestety w świecie, jak pójdziemy na wyprawę, ten kilo nie działa, on tylko działa na wyspie. Jest dobry do wyburzania właśnie. Zobaczcie, ile mamy krótką zabawą. Czekajcie, zostawiam te rzeczy. rzeczy. Trzeba uważać, żeby sobie właśnie nie rozwalić czegoś teraz. Już mamy 113 tego bloku. Ładnie. A. Po rodzaju. Dobra, dobra. A, jeszcze musimy zostawić to. To weźmiemy. Dobra, nawet... Dobra, a ja teraz się pytam... Aha. Mamy nagrodę odebrać od Neszki. Nie, na Sahakra. Dobra, idziemy do miasta. Jej! No, to już się zdradziłem, że ja tutaj sobie zamek wybudować. Znaczy, ani to nie będzie taki stricte zamek typowy, tylko nazwijmy to twierdzą. Projekt twierdza. Natomiast... Oho! Dobra, do Neszka. Neszka, no, czyli gildia budowniczych. Tam coś też miga. Może tak, póki jesteśmy sami, jeszcze nie ma Mardarta i innych takich. O, macie. To jest handlarz materiałami. Nasza. Dostałem nagrodę. Różne... 209, ale to taki już kilof mamy. O, możemy sobie kuchenkę, ognisko, bardzo dobrze. On ogólnie rzecz biorąc ma purpurowy kamień na przykład, bryła tomatowego, no takie rzeczy, ale tak naprawdę wiecie co, rewelacji nie ma, bo te rzeczy można normalnie wykopać. Nie jest to drogie, bo to za zwykłego golda kupujemy, więc czasem warto. Ja sobie kupię to. Medal odblokowałem. Kupiłem sobie 200 tych. Dobra, czarnego żelaza. Tutaj mamy handlarkę perelami w Essendweij. Minorośle. Nie, wiecie co, nie będziemy kupować, szkoda pieniędzy. To naprawdę, jak już nie mamy na co wydawać temu, co się stało. Aha, to gracz jakiś. Dobra, ten co sprzedaj, handlarz dekoracjami. O! Aha, kłody takie leżące można kupić u niego lub takie kosteczki. No teoretycznie, no dobra, no na razie. Ten handluje... Czym to handlujesz? Czym ty handlujesz? O, to ona handluje tym, co chcemy, żeby chcemy kupować. To są recepty na różne rzeczy do budowania. Zobaczcie, jak to jest. Okna, tego. Jest tego bardzo. I niestety to jest za tą walutę. Mam tylko 190. Na razie nie kupuję nic, bo wiem, że będzie, słuchajcie, zaraz quest pod tytułem... kupić, sprzedać i tak dalej, więc... Okej, u niej recepty się kupuje. Lalak! Dobra. Pomachaliśmy, grzeczni bądźmy. Teraz tak, handlarz aktami własności, czyli tu wyspy można kupić z gotowymi często rzeczami. Bądź pustymi. Nie, to są puste wyspy, dobra, nie chcę wysp. A ta z nazwami wysp. Nie ma nic ciekawego, dobra. Okej. Oddajemy questa następnego. Siema ziom. Nie, on ma coś oddać czy zabrać? Zabrać. Nie bierzemy udziału. Czekajcie. Aha, bo ja mam za dużo questów przygodowych. To jest to, co mówiłem. To jest to, co mówiłem, kochani, a mianowicie można maksymalną jakąś liczbę mieć aktywnych zadań i to łącznie się liczy. Czyli ja mam ileś tam naście jeszcze przygodowych, no to mogę tylko dwa wziąć. Ale spokojnie, zobaczcie, bardzo proste wziąłem zadania. Jedno, co tu piszą? Naciśnij i przytrzymaj Alt. Alt? No i? O, stoję w miejscu. Mam 20 z kamiennych trzymać. Czekajcie, to bardzo proste. Zadanko. Weźmiemy więcej. i zrobić jedno zdjęcie swojej wyspy. Ja zrobię kurczakowi. Bo to jest pan kurczak. Tak. Dobra. No i teraz, w momencie jak to zrobiliśmy... Fundamenty? Wracamy do kolesia, który nam to zadanie dał i oddajemy. I dostajemy nagrodę. Tak to działa po prostu. Kij i marchewka. O, tutaj widzę ludzie, którzy ciekawe rzeczy budowali. No stanowczo to jest lepsze. No właśnie tu jest co jakiś czas konkurs na fajne rzeczy. Ludzie robią zdjęcia i... zdjęcia różnych wysp i tak dalej. Czemu odkrywcy? Aha. No widzicie, czyli jednego bossa, żeby pokonać. Jakby coś trzeba pamiętać, że jest zadanie. W następnym odcinku może zastanawiam się jeszcze, czy będziemy dalej budowali, czy pójdziemy na wyprawę. O. No i dostaliśmy nagrody. Teraz zobaczmy. Udział w zawodach budowlanych. Nie, dziękuję. 3 skrzynki, żeby trzymać. Czy można? Czekaj. Ma zadanie, żeby 3 świece trzymać. Czy na świece jest jakaś recepta? I dlaczego tu kuźwa nie ma wyszukiwarki? Jakie fajne skrzynki. Zbiór świec. Aha. Okej, dobra, czyli tu jakieś parapety. Na co tam jest? No dobra, no to będziemy musieli zrobić te świece. Weźmiemy skrzynkę na razie i... O rany boskie, ile my tego mamy. No dobra, weźmiemy paski. I więcej nie mamy. Okej, no to takie zadania to możemy. Dobra kochani, ja w międzyczasie pomiędzy odcinkami troszeczkę tych głupich takich questów przynieść tamto, zrobię. Osiągnę jakiś poziom. Jak będziemy mieli coś fajnego do zrobienia, to wtedy zobaczycie. A kurde, nie na tą wyspę poleciałem. Jeszcze mieliśmy na koniec zobaczyć tą dżunglową, nie? Dzisiaj odcinek stanowczo za długi. Ale, no co ja zrobię? Kocham tą grę. Kocham tą grę, ona jest zarąbista. Niech mi ktoś kurna powie, że to jest kiepskie. A, udało się, dobrze. Skrzynka. W skrzynce różne fajne duperela z dywanów, dywany, jakieś sterty książek, jakieś okna, kafelki ozdobne. Fajne, różne takie duperela, które wykorzystamy. A wyspa wygląda w ten sposób. Kurczaku, co ty taki zielony? Żaby tu są. A tu co? Aha, sarkofagi, czyli ozdoba. Szczerze, za fioletowo jak dla mnie. Wybaczcie, ładny kolorek, ale za taki fioletowy. Aż mdli. No spoko, ale fajny, podoba mi się. Ale dobra, będziemy mieli miejsce, gdzie możemy surowstwo, ale tu jest jedna wyspa, widzicie? A, ale tu drewna by było? No dobra, ale tym się nie przyjmuje. Najfajniejsze, że tu są te różne duperela, wiecie, bo to fajne ozdóbki przydadzą się. No dobra. Dobra, tyle kochani na ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. O Jezu, ja mam rzeczy tam. Dobra, więc komentujcie, subskrybujcie, do następnego. Hejka!